Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejny odcinek z serii Życie jest za krótkie, więc nie kupuj mieszkania za szybko. To w ogóle jest absurd, nie? No bo skoro jest krótkie, to właśnie powinno się kupić szybciej, żeby więcej w nim pomieszkać. A ja mówię nie. Ja mówię nie i postaram się was przekonać. Wiem, że to wchodzę na pole minowe. Wiem, że to jest problem, który dotyczy każdego, czy problem, temat, o temat, no bo nie mówmy, że problem. To jest temat, który dotyczy każdego, bo każdy chce gdzieś mieszkać, czy musi gdzieś mieszkać. Więc i wiem, jak wyglądają statystyki odnośnie tego, ile osób mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, czy domach, czy tam gdziekolwiek, a ilu mieszka we własnych. No oczywiście wiem, że też bardzo wielu nie stać na własne mieszkanie, muszą mieszkać z rodzicami. To też jest osobny problem. Więc zdaję sobie sprawę, że nie będę głosił tutaj popularnych poglądów, ale postaram się właśnie włożyć troszkę kij w mrowisko i trochę może komuś rzucić taką myśl, która skłoni go do przemyślenia pewnej rzeczy, pewnych decyzji i być może uchroni go od podjęcia błędnej decyzji. Więc trochę impulsem do tego, chociaż się z tym tematem noszę już jakiś długi czas, tylko właśnie trochę się bałem, że będę źle zrozumiany i liczę się z tym, że będę źle zrozumiany. Ale impulsem jest to, że zobaczyłem taką reklamę, która została napiętnowana przez Radę Etyki Reklamy, że jest nieetyczna. A mianowicie reklama mówi o tym, że chłopak jedzie na studia, no i matka mu tam przygotowała słoiki, on te słoiki pakuje, ale mówi: mamo, jeszcze kasiorka. Ona mówi: to idź do ojca, ojciec tam w warsztacie. On idzie do warsztatu, ojciec tam piłuje tam piłą tarczową, no i mówi: tato, kasa. A on mówi: ile? A on mówi: 500. A ten mówi: 500 zł za to, żebyś mieszkał w 5 osób w pokoju? Zaczyna mać rękami, ręka rozcięta, krew się leje, w ogóle kosmos, kosmos, polecam tę reklamę. Na co pojawia się lektor, starszy pan, który mówi: a mógł kupić mieszkanie. No i mówi, że tam jest nowa inwestycja, że tylko i jedyne 699 zł raty jest za miesięcznie za własne mieszkanie. A tu 500 zł za akademik. No i on nagle, ten lektor, tak smutnieje i zaczyna tak szlochać, mówi: za moich czasów nie było takich tanich kredytów, czy takich niskich rat. O, takich niskich rat nie było. I ja nawet bym tę sytuację jeszcze bardziej uatrakcyjnił, bo wiadomo, że te 699 zł to jest w ogóle pic na wodę, nie? Tak naprawdę, jak przyjdzie co do czego, zacznie się rozmowa, się okaże, że za 1000, 1200 zł może tej raty wyjdzie. No ale i tak sobie myślicie, 1200, ale już będę miał mieszkanie. A ja pójdę w drugą stronę. A nawet gdyby ono było za 500 zł miesięcznie rata kredytu i 500 zł za akademik, to nie polecam. Uważam, że powinno się 10 razy zastanowić, zanim się taką umowę na powiedzmy 30 lat kredytową podpisze. I teraz ktoś powie: aha, ty hipokryto, przecież sam kupiłeś dom i jeszcze na kredyt hipoteczny. Dobrze, tylko ja nie jestem studentem. I ja nie kupiłem go w wieku 20 paru lat, tylko 30 paru, 36 lat, tak? 13 czy 12 lat mieszkałem w wynajmowanym mieszkaniu, oczywiście wynajmowanym od ojca, więc to troszkę inna historia, ale oczywiście, muszę powiedzieć, nie znam życia i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem wam więcej. No, ja dostałem od ojca działkę budowlaną chyba kilka tygodni przed ślubem. Taka była historia, że właśnie w takim jakby prezencie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkim, którzy tam sobie pomyślą, że o, tak, bogacz tutaj mu dał pieniądze. To jest tak, że ja dostałem działkę od rodziców, którzy ją dostali od swoich rodziców, którzy dostali ją jako ziemię za jako rekompensaty za ziemię pozostawione za Bugiem. Więc wydaje mi się, że po prostu no, jest to taka ojcowizna. Bardzo wiele osób taką historię może przytoczyć, ale nawet jeśli, mając tę działkę, przez 10 lat
konsekwentnie unikałem tematu budowy domu. Uważałem, że jest to bez sensu. I teraz wracając do tego studenta, po kolei chciałbym wam powiedzieć, dlaczego uważam, że decyzję o kupnie mieszkania lub domu należy odwlekać ile się da. Aż do takiej sytuacji, kiedy po prostu nie ma już wyjścia. U nas tym nie ma już wyjścia było to, że po prostu mieliśmy może i duże to mieszkanie, które wynajmowaliśmy, ale ono było, miało mało pokoi. No i efekt był taki, że trójka naszych dzieci miała jeden pokój. Duży, ale jeden. No wiadomo, no, to jest problem, tak? To jest problem, nauka, ten. Chociaż oczywiście i tak to nie jest tak, że oni się uczą w swoich pokojach. Nie, oni się uczą oczywiście w salonie. To zupełnie inna to jest kwestia. Natomiast no, faktem jest, że okazało się, że no, jednak dobrze by było, żeby każdy miał swój pokój. I tu dochodzimy do kwestii. Jeżeli ten student wziął ten kredyt na to mieszkanie, które tam chyba ma 28 metrów kwadratowych, no czyli kawalerka, i on dojdzie na przykład, bierze kredyt na 30 lat, czyli bierze go w wieku powiedzmy 20 lat, do 50 będzie go spłacał. W wieku na przykład 25 wyjdzie za ożeni się, czy wyjdzie za mąż, i na przykład pojawią się dzieci. I nagle się okazuje, że to mieszkanie, no sorry, dla rodziny z dziećmi już jest niefunkcjonalne. I teraz, oczywiście, można powiedzieć tak. No ale on wtedy może wziąć drugi kredyt na inne mieszkanie, a to wynajmować samo mu się będzie spłacać, w ogóle bajka. No, może tak, może nie. Kredytobiorcom, którzy brali kredyt we frankach, też mówiono, no panie, w najgorszym razie, no to ile ten frank wzrośnie? No, 20%. No, 30, a wzrósł chyba dobrze ponad 50%. No, ale to nawet nie o to chodzi. Tak naprawdę problem kredytów frankowych jest to, do czego zmierzam. Problemem frankowiczów nie jest to, że ich rata przygniata, oni nie są w stanie mieć tyle pieniędzy, żeby opłacić ratę kredytu i ktoś im chce dom zabrać. Nie. Problem polega na tym, że kwota, suma kredytu jest większa niż wartość ich domu, czy mieszkania, czy czego tamkolwiek, co kupili. Czyli oni są w sytuacji chłopa pańszczyźnianego przypisanego do ziemi. Bo owszem, można sprzedać to mieszkanie pod warunkiem, że się nagle wyciągnie kilkaset stów, kilkaset tysięcy brakujące i dopłaci bankowi za to, że udzielił nam kiedyś kredytu. Czyli de facto mogą oczywiście mieszkać w tym mieszkaniu, czy domu, ale są niewolnikami. Nie mogą sobie, o tak, o, sprzedaję, jadę, przeprowadzam się. Nie. I wolność jest bardzo niedoceniana. To zresztą widać po sytuacji politycznej, ale generalnie. Jakby ludzi zapytać, czy chcieliby mieszkać w Chinach i mieć dobrobyt, ale nie za bardzo wolność, to większość powiedziała, o tak, lepiej, lepszy, najpierw dobrobyt, potem demokracja, śpiewał poeta. Ja uważam, że wolność jest bardzo ważna. Najważniejsza może. I taki student, biorąc sobie takie zobowiązanie 30-letnie przy niskich stopach procentowych dzisiaj, no popełnia jedną z największych głupot, dlatego że zawęża sobie pole wyboru. I oczywiście może być tak, że on po fakcie stwierdzi, jednak dobrze wyszło, ale ryzyko jest takie, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to się wpakuje w kanał, który mu może położyć się cieniem na całym jego życiu. Może go uczynić nieszczęśliwym. Coś, co wydawałoby się, wow, będzie miał własne mieszkanie, w najgorszym razie, no, znaczy, no, łatwiej mu będzie gdzieś tam z dziewczyną się spotkać i tak dalej. Nie. Nie. I ja wiem o tym, że rynek wynajmu w Polsce jest mały, że ciężko jest znaleźć dobre mieszkania. Tak czy owak, uważam, że decyzję o kupnie mieszkania, czy budowie domu, czy kupnie domu należy odwlekać, jak długo się da. I powiem wam dlaczego. Otóż bardzo często jest tak, że takie pierwsze mieszkanie się kupuje prawie że równo z pierwszą pracą. No oczywiście, jeżeli się ma zdolność kredytową, odpowiednią płacę. I tutaj też jest problem,
że nie wiem, czy znacie kogoś, bo ja nie znam nikogo, kto by powiedział, kurde, bank mi chce dać 600 tysięcy, ale wezmę tylko 300. Nie, nikt tak nie robi. Wszyscy mówią, aha, okej, jeżeli bank wyliczył, że mogę wziąć 600 tysięcy bezpiecznie, to szukam takich domów, które są od 500 do 600, kończy się na 650, nie? A potem jeszcze, aha, wkład własny, dobra, no dobra, a to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, kombinacje i tak dalej. Praktycznie nikt nie bierze mniej niż bank mu chce dać. Tak jest, naprawdę. Popytajcie kogoś, czy zastanówcie się sami, jak braliście kredyt. Czy nie, bo myślisz, no dobra, kupię mieszkanie, a tu by się remont przydał, a meble, a to. Zawsze się bierze więcej niż jest warte. Zawsze. I to są badania, to nie jest specyfika polska. Tak jest po prostu na świecie. I bardzo wiele osób ma żal, że te banki to są w ogóle krwiopijcy. Nie chcą mi dać kredytu. Albo mi za mało chcą dać kredytu. To bardzo dobrze. To znaczy, że po prostu jeżeli ty nie masz zdolności kredytowej, to nie bierz kredytu. Jest takie powiedzenie, że banki najchętniej dają kredyt tym, którzy go nie potrzebują. Bo na przykład mają kasę na lokacie. I rozmawiałem kiedyś z takim jednym biznesmenem i mówi, i właśnie wtedy trzeba ten kredyt wziąć. Bo nigdy nie wiadomo, czy nie będziesz go potrzebował, jak ci pieniędzy zabraknie. Ale nie zachęcam. W każdym razie, zobowiązanie kredytowe to jest bardzo drastyczne ograniczenie sobie wolności. Ale nawet jeśli weźmiemy ten kredyt i w wieku 20 paru lat stać nas na małe mieszkanie. Wobec czego ono pewnie za jakiś czas się okaże za małe. No więc można oczywiście sprzedać, że nie wzięliście we franku, nie zostaliście niewolnikami, chłopami pańszczyźnianymi przypisanymi do ziemi. Można to sprzedać, można kupić większe, tak? Wziąć nowy kredyt. To oczywiście się tak da zrobić, nie? To znaczy na przykład nasi poprzedni właściciele tego domu mieli kredyt, spłacili go, no i tyle, no i spoko. To nie jest sytuacja nierozwiązywalna. No chyba, że macie kredyt we franku. Chociaż to też jest pewnie jakoś tam do rozwiązania, ale no generalnie nie wygląda to za ciekawie. Problem się robi taki, że jak się zaczyna ta rodzina powiększać, to ona się czasem powiększa bardziej niż się przewidywało, biorąc to pierwsze mieszkanie, nie? No, chociażby można powiedzieć, u mnie troje dzieci, a tylko, a to już przy drugiej ciąży się pojawiło trzecie dziecko, tak? Także z jednej strony od razu wiedziałem, że musimy mieć dla 3 pokoje dla dzieci. No były tam kombinacje, bo nie powiem, jak żeśmy analizowali różne projekty domu, to były kombinacje, czy na przykład siostry, córki nie mogą być w jednym pokoju, mimo że tam je dzieli 2-3 lata różnicy, no bo to się nie spina, to się nie spina. No ale koniec końców możemy powiedzieć, mamy duży dom, tylko dlaczego? Dlatego, że właśnie że wyczekaliśmy ten moment, że w momencie, kiedy już mieliśmy zdolność kredytową, mieliśmy odłożone oszczędności, mogliśmy sobie pozwolić na kupienie dużego domu, na wybudowanie którego na pewno 5 lat wcześniej nie byłoby nas stać i na pewno byśmy większego nie wybudowali, tylko byśmy się jakoś tam ścisnęli, żeby tylko przetrwać. Najgorszy problem jest taki, że bardzo wielu ludzi kupuje mieszkanie na przykład w mieście, ono się robi za małe, no i oni się już zaczynają tam gotować, tak, że małe mieszkanie, ciasnota, ten, nic nie można zrobić, tu dzieci przez ścianę, ściany cienkie, dorastają, co to się dzieje, na ci trzaskają, tą muzykę puszcza w nocy, no masakra, nie? No i myślą sobie, wybudujemy dom. I podejmują bardzo często taką decyzję w wieku 40 lat. Wybudujemy dom. Wyprowadzają się za miasto. O tym w ogóle chciałem osobny film nagrać, ale chyba nie nagram, więc wyprowadzają się za miasto, masakrują życie tym dzieciom, bo się nagle okazuje, że one do tego miasta muszą dojeżdżać codziennie, albo trzeba je samemu wozić tym samochodem, albo one się tłuką autobusem, pociągiem, w ogóle masakra. Wiem co mówię, dojeżdżałem 8 lat do Wrocławia, do szkoły i na studia 9. W końcu się wyprowadzają. Mają dużą rodzinę, na przykład 5-osobową, więc budują duży dom, a po 5 latach się okazuje, że wszystkie dzieci wyfrunęły z gniazda. I rodzice zostają sami w wielkim
dom. Dlatego ja kupiłem duży dom, ale ja mam jeszcze perspektywę, że te dzieci moje pomieszkają w tym domu 10, 12, może 15 lat. Więcej nie, więcej mają wypierniczać dla własnego i mojego zdrowia psychicznego. I oczywiście, że ja sobie zdaję sprawę, że wielu z was teraz może napisać, że tak, ty masz chyba problemy pierwszego świata, a ja, mnie nie stać ani na wynajęcie, ani na kupienie, muszę mieszkać z rodzicami i tak dalej. Co mam zrobić? No, prezydent Komorowski bardzo dobrze odpowiedział. Zmienić pracę. No, właściwie to źle odpowiedział, bo on powiedział, zmienić pracę, wziąć kredyt. A ja mówię, nie brać kredytu. Nie brać kredytu. Tak długo, jak możesz, nie brać kredytu, nie kupować, wynajmować. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że rynek jest płytki. Ale tak czy owak, ograniczenie sobie tak bardzo wolności wyboru, ograniczenie, gdzie cały świat stoi otworem, a ty sobie to chcesz ograniczyć się i przypisać się jak chłop pańszczyźniany do tego mieszkania, to jest bez sensu. To jest bez sensu, naprawdę. I to naprawdę ja nie mówię o rzeczach wydumanych, tylko mówię o rzeczach, które widzę wśród moich rodziców, rodziców moich znajomych. To jest bardzo częsty scenariusz. Najpierw mieszkasz w mieście, w jakimś tam mieszkaniu, potem się wyprowadzasz do dużego domu, potem dzieci wypierniczają i tak naprawdę logicznie by było na odwrót lepiej. Czyli najpierw mieć duży dom z dziećmi, a potem się przeprowadzić do miasta, gdzie będziesz mieć wszystko pod ręką, do mniejszego mieszkania. Tylko, że no niestety życie takie nie jest, tak? No to właśnie o to chodzi. Ostatnio takiego mema widziałem, że chłopiec rozmawia tam ze starszym, czy z ojcem, czy z kimś i mówi, jak dorosnę, to będę miał kasę, żeby kupić sobie każdą grę komputerową. I ten ojciec mówi, tak, tylko nie będziesz miał czasu w nie grać. Takie życie. Takie życie jest. Natomiast wydaje mi się, że lepszym scenariuszem by było tak długo, jak się da wynajmować, potem kupić mieszkanie, które będzie na styk, a na starość, jak ktoś ma takie marzenie, że na wioskę się przenieść i sobie w ogródku podłubać, wybudować sobie malutki domek, może takie w ogóle świetne projekty, bardzo mi się podobają takie domki, które nie wymagają pozwolenia na budowę, bo nie są związane z podłożem, 100 tysięcy, wygląda to właśnie jak to mieszkanie tego studenta, ale dla dwóch osób bajka. A w ogóle moim takim marzeniem, pewnie nie, no nie wiem, ale takim marzeniem, jak czasem zastanawiam się, wymyśl sobie jakieś marzenie, tak? No nie mam marzenia, żeby tam mieszkać na domku ze słomy w Tajlandii czy coś takiego, czy na Lazurowym Wybrzeżu, ale mam takie marzenie, żeby móc się spakować do dwóch dużych walizek i na przykład miesiąc sobie pomieszkać, albo pół roku sobie pomieszkać w mieszkaniu takim Airbnb w jednym mieście, na przykład, nie wiem, w Portland, w stanie Oregon, gdzieś tam w Australii, gdzieś tam. Takie bym miał marzenie. Żeby mieć taką wolność, żeby móc się spakować do dwóch walizek, a może do jednej i z żoną. Taki jest plan, że jak dzieci w ogóle już wypierniczą z domu za te kilkanaście lat, to my to sprzedamy i będziemy sobie jeździć po świecie. Tak jest plan. Czy go zrealizuję? Nie wiem. Ale tak, to jest coś, co rzeczywiście mnie jest dla mnie pociągającym marzeniem, bo ja też przez ten czas, bo to nie myślę, że to było takie proste, że ja sobie nie budowałem tego domu. To było nagabywanie ze strony rodziców, to było nagabywanie, znaczy też nagabywanie, może złe słowo, dużo rozmów z żoną, żeśmy prowadzili, czy się budować, kiedy się budować, jak się budować, może się do Warszawy przeprowadzimy. Tysiące były opcji na stole i to mnie tylko utwierdzało w tym, że nie należy podejmować pochopnie tej decyzji. No i jeszcze na koniec wam powiem taką historię, która jest też bardzo znamienna, bo ja rozmawiałem akurat z moim przyjacielem z UK i on mówi, że tam, bo on mówi, będzie kupował dom. Ja mówię, po co będziesz kupował? Nie masz dzieci, nie masz ten, po co będziesz kupował? Wynajmuj. On mówi, nie, tutaj jak nie masz domu, to jesteś po prostu nikim. Musisz mieć dom, bo
To świadczy o całym statusie. Tutaj ludzie to traktują jako inwestycję. W co? W starość. Bo idea jest taka. W wieku 20 lat czy 30 bierzesz kredyt 30-letni. Spłacasz go do 55, tam 60 lat. Po czym żyjesz sobie w tym mieszkaniu parę lat, a następnie idziesz do banku po odwróconą hipotekę, czyli oddajesz chałupę we własność bankowi, a bank ci spłaca ten kredyt, który ty wcześniej spłacałeś. I tak to wygląda. Taka jest koncepcja. Że jest to zabezpieczenie na starość. Notabene jeszcze a propos UK i co u nas też wchodzi, to też jest odnośnie Stanów, nie? Że ceny nieruchomości, że tak naprawdę, nie wiem czy wiecie co jest głównym faktorem, czynnikiem wpływającym na cenę nieruchomości, na przykład w Wielkiej Brytanii. Otóż jest to rejon szkoły, podstawówki. Bo istnieje tam ścisła rejonizacja, w Polsce też podobno już wchodzi ścisła rejonizacja, wraz z reformą edukacji weszła ścisła rejonizacja, która na razie oczywiście nie jest przestrzegana, bo jest burdel, no ale jak już to wszystko ten, to ma być ścisła rejonizacja. I o tym, czy dom, czy mieszkanie, czy działka w danej dzielnicy jest droga czy tania, decyduje to, jaki poziom reprezentuje podstawówka z tej szkoły, z tej dzielnicy. I o jedną ulicę dalej mogą być o 1/3 tańsze domy czy mieszkania, bo podstawówka jest na przykład beznadziejna. I tak jest w Stanach, tak jest w Wielkiej Brytanii i tak będzie w Polsce. I tak będzie w Polsce, podejrzewam. Dajcie znać, czy w ogóle jest ktokolwiek, kto się ze mną zgadza. Ale ja się liczę z tym, że ja nie mówię tego po to, żebyście mnie poklepywali po plecach, o Tomek, masz rację i tak dalej. Ja mówię po to, żeby właśnie skłonić do zastanowienia. Mówię, o kurwa, no masz rację. Ty masz recht. No, więc chciałbym, żeby kogoś to skłoniło do przemyślenia, do zastanowienia i naprawdę na szali leży wolność. A wolność jest wartością bardzo niedocenianą, ale bardzo ważną. Ciekaw jestem waszych przemyśleń. Spodziewam się głosów, że jestem oderwany od rzeczywistości, że w ogóle miałem bajkę, sytuację i tak dalej, i tak dalej. Okej. Biorę to na klatę. Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i co? No i nie zamierzam rezygnować z serii Życie jest za krótkie. Życie jest za krótkie, żeby się bać negatywnych komentarzy. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.